Największy ciężar przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej poniesie rolnik. Ukraina twierdzi, że zawiesiła skargę w sprawie zboża. Piotr Miller, oczekujemy dalszych konstruktywnych działań. Rolnictwo to najważniejsza branża dla gospodarki naszego kraju. Import zboża z Ukrainy, zmiana ministra i masowe protesty pokazują, że sytuacja na rynku rolnym w Polsce jest niezwykle dynamiczna, a najnowsze branżowe informacje pojawiają się na bieżąco na kanale Rolnictwo. Zapraszam do subskrybowania. Rolnicy w Polsce obecnie doświadczają silnych obaw związanych z niekontrolowanym importem produktów spożywczych z Ukrainy i nie tylko zboża. Otwarcie rynku na żywność wschodu stanowi potencjalne zagrożenie nie tylko dla krajowego rolnictwa, ale także dla całej europejskiej branży rolniczej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat europejskie rolnictwo funkcjonowało w warunkach silnego protekcjonizmu gospodarczego oraz otrzymywało dopłaty z budżetu Unii Europejskiej. Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała szereg zmian geopolitycznych, wiele prawdopodobnie okaże się przejściowych, ale jedna z nich może okazać się trwała i dotyczy nowego porządku europejskiego. W Polsce rolnicy nadal utrzymują niezadowolenie z obecnej sytuacji w swojej branży, nawet dzisiaj organizują się i przeprowadzają strajki, wyrażając swoje obawy i żądania. Główne kwestie, które wywołują niezadowolenie, to m.in. kwestie cen skupu produktów rolnych, dostępu do rynków zbytu, a także regulacji dotyczących dotacji i wsparcia rolniczego. Rolnicy w Polsce pozostają aktywni i dążą do poprawy warunków pracy i dochodów w sektorze rolniczym. Polska od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wyrażała wsparcie dla dążeń Ukrainy do zbliżenia się do struktur europejskich. Jednakże w ostatnich dwóch miesiącach pojawiły się coraz większe obawy dotyczące wpływu tego procesu na polski rynek. Spór związany z importem zbóż z Ukrainy stał się źródłem napięć zarówno między Polską a Ukrainą, jak i Polską a Unią Europejską. Polska wraz z innymi krajami regionu obawia się, że nadmierny napływ zbóż z Ukrainy może znacząco zaszkodzić lokalnym rynkom żywności. Ukraina dysponuje ogromnym obszarem gruntów rolnych o powierzchni 35 milionów hektarów, co stanowi ponad 1 trzecią łącznej powierzchni gruntów rolnych wszystkich krajów Unii Europejskiej. To wyjaśnia, dlaczego import zboża z Ukrainy staje się problemem, którym musi zostać rozwiązany przed ewentualnym przyznaniem Ukrainie członkostwa we wspólnym rynku rolnym Unii Europejskiej. Potencjał produkcyjny ukraińskiego rolnictwa jest ogromny. Blokowanie niekontrolowanego importu zboża z Ukrainy przez Polskę. Ma na celu ochronę całego sektora rolnictwa w Europie. Większość gospodarstw w krajach Unii Europejskiej, które koncentrują się na produkcji roślinnej, nie są w stanie konkurować z ogromnymi rolniczymi potentatami z Ukrainy. Komisja Europejska powinna zdawać sobie sprawę z tego, że działania podejmowane przez Polskę mają na celu zapewnienie równych warunków dla europejskich rolników i ochronę europejskiego rolnictwa przed nadmierną konkurencją ze strony ukraińskich gigantów rolniczych. W Ukrainie obserwuje się brak klarownego rozdzielenia funkcji państwowych od interesów biznesowych, a rząd nie ukrywa swoich intencji w tej sprawie. Jednym z celów jest wyeliminowanie drobnych właścicieli z ziemi i umożliwienie jej przejęcia przez laty fundystów. W 2021 roku, kiedy zniesiono moratorium na obrót ziemią rolną, kampanie promocyjne skupiały się na hasłach typu: Wreszcie będziesz mógł sprzedać ziemię i kupić lekarstwa. Reklamy emitowane w mediach były finansowane przez rząd. I promowały przede wszystkim sprzedaż ziemi wielkim posiadaczom, a nie zachęcały do zakupu i gospodarowania własnymi hektarami. Rząd Ukrainy wprowadził także rozwiązania prawne, które pozwalają gigantom na unikanie płacenia podatków. Nie da się ukryć, że wielu ukraińskich polityków jest świadomych tych faktów a niektórzy z nich są wręcz powiązani z tymi korporacjami. W związku z tym krytyka ze strony Ukrainy wobec Polski za utrzymanie embarga na import zbóż jest kwestią wartą uwagi. Mykoła Solski, który został mianowany na stanowisko ministra rolnictwa i polityki żywnościowej w marcu ubiegłego roku, jest jednym z większych ukraińskich latyfundystów. Dlatego też gdy minister rolnictwa Ukrainy wypowiada się na temat sytuacji rolników lub komentuje polski zakaz importu zbóż z Ukrainy, trzeba zrozumieć, że robi to w rzeczywistości w w celu ochrony własnych interesów. 23 czerwca 2022 roku na szczycie Rady Europejskiej przywódcy Unii przyznali Ukrainie status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. W związku z tym Komisja Europejska została poproszona o przedstawienie Radzie raportu dotyczącego postępów Ukrainy w spełnianiu warunków niezbędnych do przystąpienia. Decyzja o dalszych krokach zostanie podjęta, gdy wszystkie te warunki zostaną spełnione. Komisja Europejska ma zaprezentować raport w październiku, a decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych zostanie podjęta na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. W Hiszpanii trwa obecnie dyskusja na temat potencjalnego rozszerzenia Unii Europejskiej i sposobów, w jaki to wpłynie na strukturę Unii. Niektóre głosy naciskają na rozpoczęcie formalnych negocjacji akcesyjnych z Ukrainą do końca roku. Minister Rolnictwa Polski podkreśla, że podobnie jak Polska musiała spełnić rygorystyczne warunki przy wstępowaniu do Unii, tak samo Ukraina musi sprostać określonym wymaganiom. Obecny stan rzeczy z ogromnym ukraińskim rolnictwem skupionym w rękach niewielu graczy jest zupełnie inny niż w Polsce. Polskie rolnictwo, które skupia się na liczbie kilkuset tysięcy gospodarstw, nie ma szans na konkurowanie z ukraińskim gigantyzmem rolniczym. Przykładem dużego agroholdingu jest Kernel zarejestrowany w Luksemburgu, który kontroluje aż 600 tysięcy hektarów ziemi. Głównym udziałowcem Kernela jest oligarcha Andrzej Wierewski który wcześniej był wpływowym deputowanym ukraińskiego parlamentu, a także członkiem partii regionów Wiktora Janukowycza. Jego rosnący majątek, zwłaszcza w okresie, gdy zasiadał w parlamentarnym komitecie do spraw polityki rolnej, wywołuje pytania dotyczące źródła jego bogactwa. Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie miało znaczący wpływ na rolników, dotacje zostaną obcięte o 20%, a Unia Europejska przewiduje, że Ukraina będzie uprawniona do 186 miliardów euro po akcesji, z czego 96,5 miliarda euro pochodzi będzie ze wspólnej polityki rolnej. To ważne kwestie, które będą miały wpływ na przyszłość zarówno Ukrainy, jak i europejskiego rolnictwa. Ukraina wykazuje ogromne zainteresowanie dołączeniem do Unii Europejskiej, co wiązałoby się z potencjalnym zajęciem miejsca na intratnym rynku spożywczym, jednakże co wtedy stanie się z rynkiem polskim? Na horyzoncie widzimy groźby obniżki cen spowodowanej nadmierną ilością żywności, której w krótkim czasie nie będzie można eksportować gdzie indziej. Gospodarstwa rolne stracą płynność finansową, a ich upadek może przyspieszyć. Unia Europejska popełniła błąd, znosząc cła i ograniczenia kwotowe w dostępie żywności ukraińskiej na rynek unijny. Choć motywacją tego kroku było wspieranie Ukrainy, która padła ofiarą rosyjskiej agresji, to trzeba zdawać sobie sprawę, że Ukraina dążyła do eksportu żywności do Unii Europejskiej od dawna, jednakże wprowadzone ograniczenia, takie jak cła i kontyngenty, skutecznie blokowały ten proces. Ostatecznie na rynek unijny wpuszczano tylko tyle produktów, aby uniknąć zakłócenia równowagi rynkowej. Teraz bez ograniczeń Ukraina maksymalnie wykorzystuje tę okazję. Niekontrolowany eksport żywności z Ukrainy może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza Zwłaszcza dla krajów graniczących z Ukrainą. Najnowsze informacje wskazują, że Ukraina zawiesiła skargę w Światowej Organizacji Handlu przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom. Do deklaracji wiceministra gospodarki Ukrainy odniósł się rzecznik rządu Piotr Miller. Od samego początku podkreślaliśmy, że złożona skarga nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych i faktycznych, budziła słuszne oburzenie opinii publicznej w Polsce, deklaracja zawieszenia skargi jest niezbędnym krokiem, ale oczekujemy dalszych konstruktywnych działań ze strony Ukrainy w zakresie wypracowania właściwych relacji w sprawach rolnych. Docierają do nas informacje medialne, że Ukraina zawiesiła skargę WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom, poinformował z kolei minister rolnictwa Robert Elus, szef resortu rolnictwa pytany przez WP o ewentualne spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w najbliższym czasie przyznaje, że nie jest planowane. Mamy postawione warunki brzegowe. Dla nas najważniejszy fakt jest taki, że ukraińskie zboże nie będzie wpływało do Polski. Przynajmniej do końca roku. Robert Telus zaznacza, że ruch Kijowa pozytywnie wpływa na naszą relację. Wycofanie czy zawieszenie skargi wyczyszcza przed pole, bo to było zadrom, uwierało. Myślę, że każdy to rozumie. Jeśli Ukraina skarżyła Polskę do WTO, że nasz rząd pomaga polskiemu rolnikowi, był to absurd. Nowa decyzja oznacza dobry krok, by nasza współpraca i relacje były lepsze. Wpływ, jaki Ukraina mogłaby mieć na unijny system dotacji rolnych, byłby niezwykle znaczący. Jeśli Ukraina dołączyłaby do Unii Europejskiej, stałaby się największym beneficjentem programu wspólnej polityki rolnej. Jej rozległe obszary rolnicze przesunęłyby Francję na drugie miejsce pod względem rozmiaru. W rezultacie obecni beneficjenci musieliby liczyć się ze spadkiem płatności o około 20% na hektarze ziemi rolniczej, która kwalifikuje się do wsparcia. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego wyraziła nadzieję na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą do końca bieżącego roku, a jednocześnie zakłada, że proces ten zakończy się w ciągu siedmiu lat. Okres ten powinien być postrzegany jako czas intensywnej restrukturyzacji i modernizacji polskiego rolnictwa, ponieważ po akcesji Ukrainy do Unii sytuacja w tej branży ulegnie znaczącym zmianom. Czy również uważacie jak ja, że psła na produkty rolne spoza Unii Europejskiej powinny zostać przywrócone? Czy chcielibyście zobaczyć debatę przed wyborami między Jarosławem Kaczyńskim i Michałem Kołodziejczakiem? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A moje materiały częściej pojawiać się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!